Uwaga! Ten film może zawierać treści polityczne, za co Was bardzo serdecznie przepraszam, ale chcę Wam pokazać konferencje prasowe takie, jakie są. Właśnie znaleźliśmy na moście na Pragę, gdzie ostatnie przęsło zostało podniesione w miniony piątek, dzięki czemu most połączył obydwa brzegi, ale jeszcze nie jest oczywiście oddane do użytku. Więcej o tej inwestycji dowiecie się na konferencji prasowej, która miała miejsce właśnie w tym miejscu z udziałem prezydenta Warszawy. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na naszym nowym moście. To jest niesamowity moment, bo też możemy sobie tutaj parę myśli na temat łączenia różnych brzegów i różnych rzeczy wyobrazić. Witamy bardzo serdecznie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewę Malinowską-Grupicką. Witam bardzo serdecznie. Są z nami również wiceprezydent Michał Olszewski i dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, czyli jednostki odpowiedzialnej za budowę nowego mostu Łukasz Puchalski. Oddaję głos panu prezydentowi, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Piękny dzień. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nie tylko oczywiście w związku z tym, że ten most połączył dwa brzegi Wisły, ale przede wszystkim dlatego, że zostały ogłoszone oficjalne wyniki wyborów. Wszyscy naprawdę jesteśmy w najlepszych możliwych nastrojach. Wstąpiła w nasze serce nadzieja. Wielkie podziękowania dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za rekordową frekwencję, która wyniosła prawie 85%. Historia się dzieje na naszych oczach. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali przy tych wyborach, we wszystkich komisjach wyborczych. Jak Państwo widzieli, często pracowali przez całą noc. Często te kolejki rzeczywiście wydłużały nam się w sposób absolutnie nieprawdopodobny. Jestem z tego bardzo dumny i szczególnie jestem dumny z tego, że frekwencja wśród najmłodszego pokolenia była tak olbrzymia. To jest coś absolutnie niesamowitego. Moja córka niedawno skończyła 18 lat, więc pierwszy raz głosowała. Widziałem, że wszyscy, absolutnie wszyscy jej znajomi też poszli do wyborów. Coś się w Polsce zmienia, bo skoro wśród młodego pokolenia obciachem jest nie pójść na wybory, to naprawdę serce rośnie. Także drodzy Państwo, bardzo się z tego cieszę. Natomiast oczywiście wybory rozstrzygnięte, my pracujemy dalej z radnymi Miasta Stołecznego Warszawy. Nieustająco. Dzisiaj, drodzy Państwo, most połączył dwa brzegi Wisły. Bardzo się z tego cieszymy, dlatego że pokazuje to, że tego typu inwestycje mogą być realizowane bardzo szybko. Zaczęliśmy w 2022 roku, a mam nadzieję, że na wiosnę przyszłego roku ten most zostanie oddany warszawiankom i warszawiakom do użytku. Połączy dwa brzegi Wisły, ale również przyczyni się do tego, co dla nas najważniejsze, do tego, żeby zupełnie odmienić wygląd centrum Warszawy, dlatego że jest częścią tego projektu. Połączyć bulwary z Pragą, ulica Okrzei będzie wyglądała zupełnie inaczej i to jest dla nas też niesłychanie istotne, że coraz większa liczba warszawiaków i warszawianek będzie miała bezpośredni dostęp do Pragi, która jest rewitalizowana i która jest naszą absolutną dumą. Tutaj zresztą ta okolica, która za Państwem na ulicy Karowej też się kompletnie odmieni. Mam nadzieję, że ten most pieszo-rowerowy będzie symbolem Warszawy, że będzie służył w jak najlepszym tego słowa znaczeniu wszystkim mieszkańcom naszego miasta i pieszym i rowerzystom, że będzie to takie miejsce rekreacji, miejsce, do którego warszawiacy będą chętnie przychodzić. No i tak jak powiedziałem na wstępie, bulwary zostaną połączone z Pragą, a mianowicie ci nasi mieszkańcy oraz goście, którzy spacerują po bulwarach, będą mogli od razu przejść na Pragę i skorzystać z uroków rewitalizowanej Pragi, rewitalizowanej ulicy Okrzei. Bardzo się, drodzy Państwo, z tego cieszę. To jeden z pomysłów pani przewodniczącej,
który wspólnie żeśmy zrealizowali. Także bardzo się cieszę, że dobre pomysły jesteśmy w stanie razem realizować w rzeczywistości. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się przyczynili do tego, że ten projekt już jest właściwie na wykończeniu. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam Panią Przewodniczącą Ewę Malinowską, Grupińską. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, żeście się tutaj tak licznie zgromadzili. Wydaje mi się, że to świadczy, jak ważna jest ta inwestycja. Dzisiejszego dnia trudno uciec od symboli. Tak, to jest most, który od początku miał łączyć. Ja pamiętam, jak w czasie kampanii prezydenckiej Pan Prezydent pokazywał, jakie są różnice między Milanowem a praską stroną, zwłaszcza tą dalszą. Naszą ambicją jest to, żeby Warszawa była taka sama dla wszystkich warszawiaków. Dla wszystkich warszawianek, dla wszystkich warszawiaków, żeby wszyscy mieli dostęp do dobrej edukacji, żeby wszyscy mieli dostęp do służby zdrowia, żeby wszyscy byli aktywni. Te wybory pokazały, jak bardzo Polacy, ale też szczególnie tutaj mój ukłon do warszawiaków, są aktywni, są zaangażowani, jak ważna jest dla nich przyszłość Polski, a też przyszłość Warszawy. Bo stawką w tych wyborach, przed tym też dzisiaj nie uciekniemy, jesteśmy tak blisko po wynikach, właściwie dzisiaj dopiero, była przyszłość samorządu. Więc ja myślę, że ten most jest symbolem tego, że samorząd wygrał. Bardzo serdecznie dziękuję, proszę Państwa. Most jest już w zasadzie w całości, ale oczywiście zanim wszyscy będziemy mogli się nim przejść, jeszcze trochę czasu nas czeka. Myślę, że do wiosny tak mniej więcej, tak? Ta inwestycja jest przewidziana, teraz będą trwały jeszcze prace wykończeniowe. Z naszej strony to tyle. Teraz jest pora na Państwa. Jest mój kolega z mikrofonem. Nie bardzo się od Was różni, bo też w kasku i w kamizelce, ale jeżeli mógłbyś, Artur, podnieść ten mikrofon troszkę wyżej. Zapraszam Państwa do pytań. Dzień dobry Panie Prezydencie, Jan Kielak, Radio Kolor. Ja chciałem się zapytać, jakie te wyniki wyborów będą miały przełożenie na politykę Warszawy? Czy też są jakieś ustalenia w sprawie tego, jak te dalsze dofinansowanie rządowe, które Pan Premier Morawiecki obiecał w postaci 3 miliardów, będzie tutaj płynąć? Drodzy Państwo, ja przypominam, że te 3 miliardy to jest oddanie tylko niewielkiej części tego, co Warszawa straciła w związku ze zmianami, które PiS wprowadzał. PiS oczywiście miał prawo realizować swoje obietnice wyborcze, ale dlaczego za pieniądze samorządów, tego nie wiemy. Warszawa straciła 9 miliardów złotych. Mam nadzieję, że te pieniądze wrócą do budżetu miasta. Zresztą wszystkie partie opozycyjne podejmowały tego typu zobowiązanie, podpisując wspólnie te postulaty razem z Ruchem Samorządowym Tak dla Polski. Więc ja mam nadzieję, że te pieniądze wrócą do budżetu miasta stołecznego Warszawy, że Warszawa już nie będzie tracić pieniędzy. Natomiast dzisiaj bardzo trudne zadanie przed nowym rządem opozycyjnym, dlatego że dopiero się dowiemy, jak wygląda budżet. Przecież wszyscy wiemy, że deficyt był ukrywany w przeróżnego rodzaju funduszach. Wiemy, że rząd zaciągał przeróżnego rodzaju zobowiązania, które są całkowicie nieprzejrzyste. Ten rząd będzie musiał najpierw ustalić, jaki jest rzeczywisty stan budżetu. Natomiast ja jestem pełen nadziei, wszyscy jesteśmy pełni nadziei, że samorząd będzie się dzięki tym wyborom mógł rozwijać tak jak do tej pory, dlatego że PiS próbował samorząd ograniczać, zabierać nam pieniądze i rozdawać pieniądze tylko według kryteriów politycznych. To się właśnie, drodzy Państwo, skończyło. Wiemy, że Pan, Panie Prezydencie, bardzo angażował się tutaj w kampanię wyborczą i stąd pytanie, czy Pan również osobiście będzie w jakiś sposób przynależał do tego rządu, czy zostanie Pan na pozycji prezydenta Warszawy? Drodzy Państwo, w tej chwili najważniejsze jest to, żeby partie opozycyjne uzgodniły wspólny program. To nie powinno być problemem. Później oczywiście przyjdzie czas na personalia. To jest całkowicie naturalne, że przewodniczący tej partii, która ma najwięcej posłów i posłanek w Sejmie, jest naturalnym kandydatem na premiera. Ja natomiast się przygotowuję w tej chwili do wyborów samorządowych, bo przypominam Państwu, że wybory parlamentarne zostały wygrane przez opozycję, ale w tej chwili, żeby dokończyć ten proces prawdziwego odchodzenia PiS-u od władzy, musimy wygrać również wybory samorządowe na poziomie regionalnym, na poziomie miast, miasteczek i polskiej wsi. Bardzo to dzisiaj ważne. Mam nadzieję, że determinacja i zaangażowanie wyborców za te kilka miesięcy będzie dokładnie taka sama. Tomasz Rajch, Nowa Warszawa. Panie Prezydencie, mnie polityka nie interesuje, interesuje mnie Warszawa. Dlatego chciałem się zapytać, co będzie z
tą konferencją dziwną, na której pan profesor Kliński obwieścił, że Warszawa ma dostać dofinansowanie na zadaszenie toru łyżwiarskiego, bo miasto do tego się nie odniosło i powiem szczerze, że nasi czytelnicy są troszeczkę zdezorientowani. I druga kwestia, czy most ten będzie nosił nazwę tą, która wygrała w plebiscycie? Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, tak jak powiedziałem, rządzący zabrali 9 miliardów w Warszawie. W perspektywie 2030 roku chcieli zabrać 30 miliardów i zdecydowali, żeby 3 miliardy Warszawa mogła odzyskać. Mi się nie podoba w ogóle ten sposób myślenia, że oto pieniądze, które powinny zostać w Warszawie z podatków warszawianek i warszawiaków są rozdzielane w sposób centralny według widzimisię rządu. To samorząd o tym powinien decydować. Natomiast myśmy się o zadaszenie Skry i o to, żeby rząd partycypował w tej inwestycji starali od wielu, wielu lat. W związku z tym jesteśmy absolutnie gotowi do tego, żeby takie wsparcie otrzymać. I nigdzie na świecie nie jest tak, że wielkie inwestycje sportowe czy infrastrukturalne finansuje w stolicy tylko i wyłącznie samorząd, tylko to jest całkowicie naturalne, że jest również wsparcie rządowe. No ja mam nadzieję, że jeżeli Warszawa i inne samorządy, którym PiS zabierał pieniądze, odzyskają te fundusze, no to sam samorząd, Rada Miasta Stołecznego Warszawy będzie mogła decydować blisko obywateli, na co te pieniądze będą wydawane i oczywiście również nasze plany obejmą Skrę. Natomiast co do nazwy tego mostu, o tym będziemy decydować i myślę, że ta nazwa, która wygrała w plebiscycie, będzie bardzo poważnie brana pod uwagę. Dzień dobry, Michał Dobrowicz, RMF FM. Panie prezydencie, mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy tej kładki, tego mostu. Czy da się wskazać bardziej precyzyjny termin, kiedy pierwsi piesi, pierwsi rowerzyści skorzystają z tego miejsca? Mówią państwo wiosna, a czy to bardziej marzec, czy może maj? I drugie pytanie dotyczy pana polityczno-zawodowej przeszłości. Czy pan chciałby pełnić funkcję w nowym opozycyjnym rządzie i czy padła jakaś propozycja? Czy są na ten temat jakieś rozmowy? Jeżeli tak, to w jakim kierunku? Dziękuję. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że ten most będzie gotowy jak najszybciej, jeszcze w marcu albo w kwietniu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące personaliów w rządzie, jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby na ten temat mówić, dlatego że w tej chwili dopiero będziemy mieli do czynienia z pierwszymi rozmowami. Najważniejszy jest w tej chwili program. Na personalia przyjdzie czas, natomiast ja zostaję w Warszawie, drodzy Państwo. Dwa pytania z tego, co tutaj widzę. Bardzo proszę. Panie prezydencie, Olegów Czeski, Polska Agencja Prasowa. Czy pan przed chwilą zadeklarował, że będzie pan kandydował w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy w przyszłym roku? Panie redaktorze, ja to zadeklarowałem już chyba ze 150 razy w czasie trwania tej kampanii wyborczej. Panie prezydencie, ale sytuacja się zmieniła. Opozycja wygrała wybory parlamentarne i sytuacja poszerzyła się. Drodzy Państwo, jak to deklarowałem za pierwszym razem, drugim, trzecim i 150, byłem przekonany, że opozycja wygra wybory. Przepraszam, jeszcze o most chciałem zapytać. Most dochodzi do bulwarów, a czy będzie połączenie z Starym Miastem, z przejściem na Karową? Będziemy, drodzy Państwo, tak przebudowywać ulicę Karową, natomiast pojawiały się tego typu pytania, czy ta kładka nie mogłaby sięgać dalej poza Wisłostradę, natomiast no, tutaj musielibyśmy wtedy ten most podnieść o kolejne metry do góry, to po prostu było niewykonalne. Natomiast tak samo jak ulica Okrzei za nami, tak samo Karowa będzie oczywiście całkowicie przebudowana. Dzień dobry, Jarosław Wasowski, Gazeta Stołeczna. Panie prezydencie, czy ten most będzie włączony do sieci dróg rowerowych w Warszawie i czy mógłby pan podać dokładniejszy harmonogram zmian na ulicy Karowej i Okrzei? Kiedy tam będą remonty? O tym dokładnie w tej chwili nad tym pracujemy. Zaczynamy od ulicy Okrzei. Bardzo nam na tym zależało, żeby to wejście na Pragę było rzeczywiście jako pierwszy priorytet wykonywane, no bo o to nam dokładnie chodzi, żeby połączyć centrum miasta z Pragą. Będziemy Państwu w najbliższych tygodniach i miesiącach prezentować cały ten harmonogram i o tym będziemy mówić. Natomiast jeżeli chodzi o most, no to jest to most pieszo-rowerowy. Myśmy podjęli taką decyzję, żeby tutaj nie robić osobno ścieżki rowerowej z jasnych przyczyn. W związku z tym oczywiście będzie można tędy przejechać na rowerze, natomiast nie będzie ścieżka rowerowa wydzielona z tego ruchu na samym moście. Proszę Państwa, to są już wszystkie pytania, jak rozumiem. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję Panu Prezydentowi i Pani Przewodniczącej. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia. Jakub Dybalski, Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Jak wygląda sytuacja na moście na Pradze?
No jak widać, stoimy na nim i w zasadzie jakby nie było tych rusztowań i różnych rzeczy, które tutaj zagradzają nam drogę, to w zasadzie moglibyśmy przejść już z jednego brzegu Wisły na drugi. W zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia, wykonawca zamontował ostatni fragment mostu. No i tak naprawdę do wiosny pozostały prace w dużej mierze wykończeniowe. To są jeszcze poważne prace, dlatego że trzeba pokryć ten most nawierzchnią, trzeba przeprowadzić jeszcze pewne prace na brzegach. Zresztą tutaj nawet widzimy prace brukarskie, które po stronie bulwarów się odbywają. No ale konstrukcja już stoi, więc chyba te najważniejsze prace za nami. A jak wygląda sytuacja na placu centralnym? Tam prace były wstrzymane, coś teraz się tam dzieje? Ogłosiliśmy przetarg na prace archeologiczne. Biorąc pod uwagę, ile tam się odkryło tej Starej Warszawy, tych pozostałości kamienic czy pozostałości ulicy Wielkiej, wiadomo, że w każdych takich sytuacjach wchodzi na miejsce archeolog i te rzeczy bada. Tutaj zakres tych prac archeologicznych jest na tyle duży, że postanowiliśmy po prostu zorganizować przetarg na te prace. Przewidujemy, że one pewnie kilka miesięcy potrwają. W zależności od tego, co tam zostanie odsłonięte i jakie będą decyzje konserwatora zabytków, to też będzie wpływało na zakres tych prac. Bardzo często jest tak, że te prace archeologiczne na różnych naszych budowach polegają na tym, że archeolog tam wchodzi, trochę odkopuje, przede wszystkim archiwizuje to, co tam jest, opisuje to wszystko, bardzo często to potem jest zasypywane, ale czasami wychodzi na to, że decydujemy włączyć jakiś element odkopany do prac. Na przykład tak było na Placu Trzech Krzyży, gdzie pozostał fragment, odsłonięty fragment torów i bruku. No, generalnie na placu centralnym, biorąc pod uwagę, że kopiemy w miejscu, gdzie przed wojną był po prostu kawał, gęsto zabudowany kwartał Starej Warszawy, no te prace archeologiczne, które trzeba wykonać, są dosyć rozległe. A jak wygląda sytuacja w takim razie, kiedy się skończy ta inwestycja? Jaki przybliżony będzie termin? Ona była przewidziana na z tego co pamiętam, na kilkanaście miesięcy. No już wiemy, że to się wszystko przesuwa, więc teraz nie pokuszę się o wskazanie konkretnego terminu. Sam pan, panie redaktorze, tam był, widział, jak to wygląda, co tam jest pod spodem. Podchodzimy do tego spokojnie, dlatego że jakby nie mówimy o miejscu, które ma jakieś funkcje komunikacyjne. Nie rozkopaliśmy żadnej ulicy, więc też nie ma takiego dużego napięcia, żeby... Ulica tam jest. Ulica tam jest, ale przedwojenna, nieużywana. Nie ma takiego dużego napięcia, spokojnie chcemy, biorąc pod uwagę też miejsce, w którym to wszystko odsłaniamy i to, jakie to ma znaczenie dla Starej Warszawy, chcemy spokojnie te prace przeprowadzić z szacunkiem dla wszystkiego tego, co tam jest pod spodem. A jak wygląda sytuacja na Marszałkowskiej? Tam ścieżka rowerowa powstawała i też było coś odkopane. Tak, ale akurat na Marszałkowskiej te prace postępują bardzo zgodnie z planem. Tam one są przewidziane do ostatnich tygodni listopada, jeśli dobrze pamiętam, do 23 listopada. Tam dokładnie to przebiegło tak jak wspominałem, jak się prowadzi takie prace, to znaczy archeolog tam wszedł, dlatego że przy placu Żelaznej Bramy odkryliśmy rogi dwóch przedwojennych kamienic. Archeolog wszedł, zbadał, zarchiwizował. To była nawet chyba piwnica jakiejś przedwojennej restauracji, więc tam się pojawiły jakieś takie elementy zastawy. Natomiast to już jest w tym momencie przebadane. Droga rowerowa wzdłuż Marszałkowskiej już w zasadzie, jej ślad jest gotowy. Wykonawca też teraz intensywnie pracuje na samym placu bankowym. Tam wszystko idzie zgodnie z planem i do końca listopada ta inwestycja powinna być skończona. Kiedy możemy się spodziewać dalej przez? Jesteśmy w trakcie projektowania kontynuacji tej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Andersa.
Bardzo bym chciał, żeby w momencie, kiedy ten projekt był gotowy, można było w przyszłym roku rozpisywać przetarg na wykonawcę. Zobaczymy. Liczę na to, że to się uda. W każdym razie ta kontynuacja w stronę północną jest już projektowana. Tak, na koniec zapytam się, tutaj wracając do mostu, jak tutaj ulica Okrzei będzie wyglądać i ulica Karowa, bo planowane są przebudowy. Jeśli chodzi o ulicę Okrzei, to też jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej na tę ulicę. Ona ma być zbieżna z planem miejscowym. Ten plan miejscowy tutaj obowiązuje, on zakłada uspokojenie ruchu na ulicy Okrzei. W szczegółach nie będę opowiadał, no bo to jakby musimy mieć projekt, no ale to jest dość oczywiste, że to będzie ulica z uspokojonym ruchem, z dużo większą ilością zieleni niż jest w tym momencie, z infrastrukturą rowerową, jest tak naprawdę taki model, który przyjmujemy. Co do drugiej strony, co do strony lewobrzeżnej Warszawy, projektujemy przejście dla pieszych na wysokości ulicy Karowej. W grudniu ten projekt powinien być gotowy, tak żeby w przyszłym roku rozpisywać przetarg na wykonanie tego projektu. To będzie projekt oświetleniowy, bo on w głównej mierze będzie polegał na przebudowie sygnalizacji, które tutaj jest. Przy okazji zostanie wytyczone przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, tak żeby można było spokojnie w poziomie jezdni przez Wisłostradę przejść w stronę ulicy Karowej. Tam dalej może coś? No tam dalej rozsądnie i logicznie rzecz biorąc, dalej ulica Karowa też pewnie będzie w przyszłości przychodziła zmiany, no ale jeszcze żadnych konkretów tutaj podać nie mogę.